Cześć, witam Was na kanale Helen dla miasta Opole. Dzisiaj niezwykły vlog, jak widzicie, jestem z parasolem. Mamy sobotę i nie ma czego siedzieć w domu, bo w mieście mamy akurat święte Wojciechowe. Organizatorzy tego wydarzenia przygotowali dla nas naprawdę tak dużo wspaniałych atrakcji. Jak zobaczyłam tą całą listę, to normalnie nie wiedziałam, gdzie muszę pójść, bo chcę zobaczyć wszystko. Na tym święcie możemy spróbować różne historyczne potrawy, przeżyć ciekawe warsztaty, nie wiem, spisanie pióra albo strzelania z łuku, zobaczyć targi starości, starowinności. No i przygotowali dla nas kilka wycieczek. Właśnie tam teraz się spieszę. Wzięłam parasol, jak widzicie, trochę pada, ale z innej strony, jak dzisiaj zbierałam się na te wydarzenia, pomyślałam sobie, że akurat bardzo fajnie, bo wczoraj mieliśmy prawie 30 stopni, było za gorąco. Wszędzie ludzie na grilla, nawet mi się wydaje, że kąpali się. Ale zobaczcie, ile mamy zieleni, po prostu całe miasto kwitnie. A taki delikatny deszczyk tylko dodaje trochę nastroju. Także parasol, dobre buty i idziemy zwiedzać nasze wspaniałe Opole. Nawet są wystawy w mieście, naprawdę. Wydarzenia odbywają się od 7 rano do prawie 9 i tak przez 2 dni. I cały czas coś nowego. Głównie wydarzenie się odbywa na rynku, na dużym rynku i na małym rynku. Ale miasto podczas deszczu wygląda bardzo i bardzo romantycznie. Akurat teraz się odbywałem do 15 targi starości. Jak dużo ciekawych rzeczy można to znaleźć. Ale my w tej chwili lecimy na wycieczkę. Grupa już się zbiera. Właśnie się zaczęło. Akurat bardzo długo szukałam miejsca parkingowe. To oznacza, że dużo mieszkańców też również nie siedzą w domu, a sobie odpoczywają. Już zaczęłam się wycieczka. Widzimy postać świętego Wojciecha. Mam nasze te wzgórze uniwersytetu, a szczególnie jeszcze takie piękne miejsce historyczne. Spacer się zakończy. Naprawdę uwielbiam takie spacery historyczne. Jak mam chwilę wolnego czasu w te dni, jak to się odbywa, zawsze korzystam z tej okazji. Właśnie zapowiadali, że w maju odbędzie się aż całe 2 spacerki historyczne na bardzo i bardzo ciekawe tematy. Nie zdradzę jakie, ale możecie zobaczyć informacje w magazynie Opole. To jest darmowe wydanie, które jest z wydania naszego miasta i tam właśnie te informacje są. Również na stronie spacer historycznej, no i tak 18 i 25 maja, także sprawdźcie sobie ciekawe tematy i zapraszam. A w tej chwili lecimy na rynek, żeby sprawdzić, co tam się odbywa, bo jest bardzo głośno. Na małym rynku w tej chwili został się targ staroci. Naprawdę bardzo ciekawe. Przebiegała tam przez parę minut, ale myślę, że tam jeszcze wrócę. I będzie też również przez całe 2 dni, od 7 do 15. Dzisiaj również na nas czeka jarmark rycerski, naprawdę. W tamtym roku było niesamowite wrażenie i myślę, że w tym roku będzie też bardzo ciekawe. O, jak ładnie tu. Dużo wszystkiego.
Ale to fajnie jest. Wiecie, czego mnie brakuje? Trochę ludzi. Ale bardzo ciekawe. Wow. Ja tylko was. Wszystkie są prawy rzemieślnicze, warsztaty, rzegło. Ale jak nie będzie sobie to wszystko potrwa do końca dzisiejszego dnia, do późnych godzin wieczornych. Tutaj ale klimat, ale klimat. Ale wiecie, jak nie dostanę subskrypcji od was, to... Z warsztatów. Tutaj zaczyna się rzekać mała porucha. Oczywiście pojawili się miejscowi pijani. Co oni myśli? Przecież tylko kretyn może stwierdzić, że ziemia jest okrągła. W jaki sposób to wszystko by się na niej utrzymało? Nie, no widzieliście błyskawicznie zmienił poglądy. W tej chwili próbuję nauczyć się pisać piórem. Na przykład to byłoby jak bardzo widać, dobrze. Zaskupienie ludzi obok, to nie jest to takie łatwe. To naprawdę mamy wspaniale. Zanim długo, za parę godzin, tu zaczną się turnieje rycerskie. Naprawdę na to bardzo czekam, bo wygląda to świetnie i myślę, że będzie naprawdę ciekawe. No i również w tej chwili można zobaczyć, jak widzicie, katowanie ludzi. Uczenie się pisania pióra, jedna zaleta, że możecie później mieć trudne troszeczkę ręce, ale naprawdę świetna atrakcja. No i targi. Można kupić sobie mecha, jakiegoś luka i fajnie się wywali. Nasz rynek, bo on potrafi tak się odmienić pod różne wydarzenia. Jak widzicie, po prostu teraz w Opolu na rynku panuje średniowiecie. Po prostu z ich tradycjami, potrawiami i klimatem. Widzicie, klimat to naprawdę mamy wspaniały. Przed chwilą panu chcieli uciąć głowę, bo wierzę, że ziemia jest okrągła. Tu obok gotują piękne przekąski średniowieczne. Piszą piórem i przygotowują się do turnieju rycerskiego. Klimaty. Spróbujemy te klimaty średniowiecznych. Dobre jest. I cieplutkie. Jak widzicie, nie zostaniecie się głodne i na pewno coś możecie sobie kupić na pamiątkę. Ludzi już o wiele więcej.
otwieramy sezon festiwali, koncertów i wydarzeń w mieście. Mam nadzieję, że bawiliście razem ze mną bardzo fajnie. Dziękuję, że oglądaliście ten odcinek i do kolejnego odcinka. Wszystkim pa!